Witam serdecznie wszystkich spod znaku 2 w tym rozkładzie kart Tarota do końca bieżącego roku, czyli tak naprawdę czwarty kwartał 2023 roku. Zapytamy o sprawy finansowe, o sprawy też tutaj zawodowe, zapytamy o kwestie tutaj prywatne i uczuciowe, także tutaj zapytamy, jakie wpływy będą na Was oddziaływały, a także na koniec zapytamy, jakie karty chcą Wam dać rady, może jakieś spostrzeżenie, przestrogę, coś, o czym warto by było pamiętać w tym nadchodzącym czasie. Dobrze, rozpocznijmy rozkład. Wy, jeżeli tego nie zrobiliście wcześniej, możecie zasubskrybować kanał. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Dobrze, popatrzmy tutaj, jak wyglądają karty w kwestiach tutaj zawodowych i finansowych. Zatrzymajmy się tutaj chwilę. Mamy tutaj dziewiątkę denarów, mamy trochę buław, tak? No całkiem dużo buław nawet. Mogę Wam od razu powiedzieć, że sytuacja w tych nadchodzących miesiącach będzie wyglądała całkiem dobrze. Widzę tutaj, że będzie cały czas, nie będzie tutaj żadnego z problemu z pracą, więc jeżeli się obawiacie, czy tutaj jest jakieś niebezpieczeństwo w tej materii, nie, nie wydaje się nic takiego. Nawet dla osób, które by poszukiwały jakiegoś zajęcia, tak, albo nawet myślały o zmianie pracy, to wydaje się, że ten czas jest całkiem dobry. Czwórka buław i dziesiątka buław tutaj wskazują właśnie na to, że jeżeli byście zaczęli tutaj szukać, byście chcieli może właśnie zmienić, tak jak mówię, to jest to dobry czas i na pewno by się znalazła oferta, która by była pewnie lepsza niż ta obecna, ale to jest w odniesieniu do osób, które właśnie szukają i myślą o zmianie, bo niektórzy są zadowoleni ze swojego miejsca w pracy. Jeżeli tak, to widać tutaj, że będziecie odnajdywali się po prostu w tym miejscu, w którym jesteście. Będzie nawet tutaj atmosfera będzie dobra, będzie nawet taka jakby powiedzmy, że perspektywa rozwoju dalszego, tak? Czyli zrobienia czegoś więcej w tym danym miejscu, więc może nie bezpośrednio w tym momencie, w tych miesiącach, żeby się udało tutaj jakiś awans uzyskać czy coś takiego, ale będzie na pewno wszystko się rysowało, że i jest na dobrej drodze ku właśnie takim zmianom w przyszłości, więc ogólnie w miejscu pracy, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, sytuacja na ten tutaj kwartał do końca roku będzie się układała bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to też nie widzę tutaj żadnych niebezpieczeństw. Tak, tutaj karty wskazują nawet, że sytuacja się, no nie wiem, trochę tak poprawi, tak? No się wyklaruje, że na pewno nie będziecie musieli się do końca bieżącego roku martwić specjalnie o te środki finansowe, o to, czy tutaj nie pojawi się jakiś niespodziewany wydatek, tak, czy nie pojawi się jakiś problem. Wydaje się nawet tutaj, że ósemka buław mówi o tym, że będziecie wszystkie, jeżeli planujecie jakieś zakupy, tak, jeżeli myślicie o tym, żeby wydać na co pieniądze, a wiadomo, do końca roku też się pojawią też okres świąteczny i taki może trochę bardziej napięty czas dla no, domowych budżetów, to wydaje się, że uda się to wszystko zrobić w dobrej formie, w dobrych cenach, tak, czyli oszczędnie najzwyczajniej w świecie, ale jednocześnie nie tracą z tej jakości, więc jeżeli planujecie może też zakup poza tym, tak, to poza takimi no, takim planowanymi rzeczami, takimi, które wiadomo, że one będą, ale też myślicie o czymś takim nowym właśnie, nie wiem, może myślicie, żeby tutaj wydać jakieś pieniądze na remont kuchni, czy nie wiem, na zakup samochodu nawet, czy coś takiego, to karty mówią, że tak, że ten czas będzie na to dobry i że wydaje się, że Was budżet to uciągnie, tak? Więc jeżeli myślicie, żeby sobie tutaj sprawić nawet jakiś, powiedzmy, jakąś przyjemność pod tym względem, to karty mówią, że wszystko będzie się pod tym, w tej kwestii układało, a nawet jest tutaj taka sugestia, tak? Tutaj ta dziewiątka denarów razem z czwórką tutaj tych buław, które mówiły prawdopodobnie tutaj o pracy, wskazują, że nawet będzie taka szansa, że do końca roku najwyraźniej uda się też może uzyskać jakąś dodatkową sumę pieniędzy, tak po prostu, fizycznie, tak? Czyli może tutaj będzie jakaś
premia z miejsca pracy albo coś, coś w tym stylu, tak? Może jakieś wsparcie czy coś takiego. Albo po prostu uda się też po prostu więcej zarobić, może więcej godzin uda się zrobić albo coś takiego, ale oczywiście nie będzie to narzucone, to będzie wszystko z waszej inicjatywy, to nie będzie coś, co będzie wynikało z przymusu na szczęście, ale tak czy inaczej wspomoże wasz budżet. Dobra, przejdźmy do kwestii prywatnych. O, tu już dziesiątka kielichów jest, więc wszystko będzie fajnie się pewnie układało. Zobaczmy, jak tutaj karty przedstawiają to dalej. Fajnie. Mamy też od razu, zapytajmy o radę kart, spostrzeżenie kart. Mamy arcykapłana, mamy głupca. I mamy królową kielichów. Ale dobrze, no przejdziemy, dojdziemy do tego. Przejdźmy na razie właśnie do kwestii prywatnych. Zobaczmy, co tutaj karty chcą powiedzieć. I karty wskazują na jedną taką bardzo ważną zmianę, na którą liczycie. Jeżeli jest jakaś rzecz, którą chcecie zrobić, na którą czekacie od jakiegoś czasu, tak? Myślicie, żeby się, no nie wiem, właśnie podjąć jakiegoś przedsięwzięcia, może zacząć coś nowego, może, nie wiem, nawet gdzieś pojechać, może zmienić miejsce zamieszkania. Tego typu przedsięwzięcia, wszelkiej maści takie związane z takim dość znaczącym wpływem na wasze życie. Ja nie mówię tutaj od razu właśnie, żeby lecieć na drugi kraniec świata, ale właśnie nawet takie czasami z pozoru drobne rzeczy mogą wpływać na wasze życie. Widzę tutaj, że te zmiany, te wpływy w nadchodzącym czasie będą bardzo sprzyjające dla was, ażeby taką zmianę dokonać. Więc jeżeli myślicie nad jakąś taką decyzją, tak, jakąś taką ważną, przełomową decyzją, a to może być właśnie w sprawach prywatnych, nie wiem, może też w związku z waszą relacją, czyli może chcecie się oświadczyć albo zamieszkać razem, albo właśnie coś w tym stylu przeprowadzić, to jak najbardziej jest to czas ku temu. Dziesiątka kielichów jest bardzo pozytywną kartą, która właśnie tym zmianom, tak, ta zmiana tutaj obserwowana przez dziesiątkę mieczy, przedstawiana, które wynikają z waszych decyzji, tak, to jest właśnie, mówię, to jest decyzja, którą wy będziecie podejmować. Tutaj królowa denarów właśnie to przedstawia, że to będzie zaplanowane i będziecie myśleli o tym, może już teraz myślicie o tym. To taka zmiana, tak, jest jak najbardziej odpowiednia w tym czasie. Będzie wiele rzeczy wspomagało, nawet nie tyle, że okoliczności będą sprzyjające, tylko że zauważycie, że decydując się na to, wszystko będzie się układało idealnie, będzie się układało bardzo dobrze, ludzie będą wspierający. Także nie tylko ci bliscy wam, tak, ale także osoby postronne. Więc na taką decyzję jak najbardziej tutaj karty wskazują, że jest dobra pora. Też widzę tutaj inna rzecz, która jest już związana, powiedzmy, bardziej z rozwojem osobistym, tak? Jeżeli, znaczy, to nawet nie jest to, że czy to wy zaczniecie, ale wydaje się, że, czy zdecydujecie się na to, ale wydaje się, że albo już to robicie, albo będziecie to robić, mimo o tym, że może teraz o tym nie myślicie, ale wydaje się, że rozpoczniecie w tych nadchodzących 3 miesiącach jakiś proces, który będzie was, no, po prostu polepszał, tak? Będzie może to jakaś tutaj decyzja, nawet może noworoczna, tylko trochę wcześniej zaimplementowana. Może właśnie zaczniecie, nie wiem, ćwiczyć, zaczniecie może jakiś proces odchudzania, tak? Czy coś. Ja wiem, że dużo ludzi się stara, ja zresztą też. Więc tutaj jest jak najbardziej dobry czas, żeby takie rzeczy podejmować i one będą przynosiły efekty, tak? One będą przynosiły efekty. Karta cesarzowej mówi o takim wzroście długotrwałym, takim, który przynosi właśnie efekty. Może nie z dnia na dzień, tak? To może nie będzie diametralna poprawa sytuacji z dnia na dzień, ale jak najbardziej będą te efekty widoczne. I karta właśnie koła fortuny mówi, że to będzie rozpoczęte teraz, tak? W tym nadchodzącym czasie, ale będzie także ciągnęło się dalej, tak? Więc to już będzie taki proces takiego wzrostu, poprawiania swojej sytuacji, poprawiania może swoich umiejętności, właśnie swojego stanu zdrowia, różne te rzeczy.
który będzie także przeniesiony na następny rok i będzie, to nie będzie coś tylko takiego chwilowego, takie wiecie, jedno hura dwutygodniowe, a potem wracam do tego, co było wcześniej, więc tutaj będzie takie wsparcie losu, żeby się trzymać takich postanowień, takich przedsięwzięć. A teraz patrząc na radę kart, karty tutaj radzą jedną taką dość prostą rzecz, tak? Taką prostą rzecz, żeby, ja wiem, że to zabrzmi tak trochę może bardzo po polsku, ale żeby nie kombinować, znaczy może nie po polsku nawet, ale żeby nie kombinować za bardzo. Jeżeli macie tutaj jakieś plany, może żeby coś tutaj zrobić, tak, takiego może nie według zasad, tak? Tutaj arcykapłan czy papież właśnie o tym mówi, że to są tutaj jakieś zasady, jakieś rzeczy, które są takie ustanowione, które powinno się robić i robić w dany sposób, tak, w określony sposób, to tutaj karty radzą, żeby jednak ich przestrzegać, tak, żeby jednak pójść tym takim może utartą drogą, która może nie jest jakaś bardzo ekscytująca, ani spektakularna, ale jednak warto nie zbaczać z tej drogi, czyli no, jeżeli nie wiem, będziecie planowali jechać tramwajem i nie kupili, stwierdzicie, a nie kupię biletu, to nie róbcie tego, tak? Kupcie ten bilet. Żałujcie te tam 4 czy 5 zł, ja wiem, że one cały czas coraz droższe są te bilety, ale tutaj właśnie karty radzą, żeby w tym czasie, w tych nadchodzących miesiącach nie przesadzać tutaj z graniem wbrew zasadom, tak? Nazwijmy to w taki sposób. Lepiej na razie skupić się na tym, jak jest, popatrzeć, jak jest i no, może to zabrzmieć, żeby być trochę konformistą, ale czasami no, te ludzie tworzą zasady, żeby je przestrzegać. Ja wiem, że się mówi, że zasady są po to, żeby je łamać, ale no tutaj jednak w tych 95% przypadków lepiej ich przestrzegać i tak jest i tutaj ta rada kart, żeby potem właśnie no, nic nieprzyjemnego was nie spotkało po drodze. Więc tak, wszyscy moi kochani z Poznaku 2, jest to rozkład dla was do końca bieżącego roku, do końca roku 2023. Mam nadzieję, że będzie przydatny, będzie pomocny. I mam także wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!